Cześć kochani, Tomasz Piotrowski z tej strony. Dzisiaj chciałem porozmawiać z wami tak luźno, ponieważ myślałem o tym, żeby nagrać jakiś materiał dotyczący psychologii sportu. Tych tematów kilka chodzi mi po głowie. Prosiliście mnie między innymi o materiał na temat siły psychicznej i odporności psychicznej. I generalnie wpadł mi do głowy bardzo ciekawy pomysł, żeby stworzyć e-book dotyczący właśnie tych zagadnień. I właśnie dlatego na razie nie powstanie film. Jednak już dzisiaj siadłem do pisania, mam pewną koncepcję. Zanim się jednak ten e-book ukaże, no to wiadomo, że minie trochę czasu. Natomiast już dzisiaj wypuściłem swój drugi e-book. Jest to e-book Poradnik Wojownika, rozwiąż 5 problemów debiutanta, w którym opowiadam o takich najczęstszych problemach osób, które chcą rozpocząć przygodę z pięściarstwem. Generalnie zawsze jest tak, że kiedy chcemy zapisać się na jakiś sport walki, to musimy pokonać obiekcje rodziny, najbliższych, no i też kilka innych problemów. Między innymi wybór klubu, wybór trenera, kontuzje. Są to tematy, które poruszam właśnie w tym e-booku. E-book już jest dostępny na blogu boxingfactory.pl. Jego cena to 14,99, także myślę, że bardzo przystępnie. No jest skierowany do osób początkujących, stąd też i niska cena, i nie jest zbyt obszerny, bo zawiera dopiero zaledwie 24 strony. Także myślę, że jest to dosyć skondensowana wiedza, która pozwoli osobom, które chcą rozpocząć przygodę z boksem, tutaj na w miarę pewny, spokojny, no i przede wszystkim przemyślany start. Słuchajcie, oprócz tego chciałem Wam też powiedzieć co nieco na temat tego, co u mnie, ponieważ w ostatnim czasie nie było żadnych Q&A-ów, nie było też okazji, żeby troszkę porozmawiać na ten temat. I podejrzewam, że wielu z Was zastanawia się, co dalej z moją karierą pięściarską, ogólnie co u mnie. Część z Was też pyta. No skoro pytacie, to odpowiadam. Słuchajcie, miałem zaboksować 26 lutego, czyli dokładnie nie wczoraj, w piątek, tak? Dzisiaj mamy 28, czyli w piątek, na gali Babylon Promotion. Miałem boksować z Królikiem. Michał Królik wygrał tam walkę przed knockout z jakimś, nie wiem, jakimś innym tam zawodnikiem. Nie wiem, kto to był. Generalnie wszystko było fajnie dogadane. Już promotor Królika zgodził się na moje warunki. No i ja już się przygotowywałem do walki. Wszystko było fajnie klepnięte. Dostałem informację, że jednak wybrali kogoś innego. No jak obejrzałem tą walkę, no to rozumiem dlaczego. Po prostu wybrali tutaj, moim zdaniem skromnym, no, łatwiejszą walkę dla niego, tak? Bo no miał debiutanta, który no, był niedoświadczony, którego zjadł stres. Który fajnie wszedł w tą walkę, 2 minuty pierwszej rundy, fajnie się ruszał, robił dokładnie to, co powinien, a później, no później ta walka wyglądała tak, jak wyglądała, była mam dzisiaj problem się wysłowić, pod dyktando Królika. Generalnie cała gala była stosunkowo fajna. Obejrzałem jeszcze walkę Głowackiego ze Szczypiorem. Między innymi dlatego, że no, Głowackiego znam osobiście i po prostu zawsze oglądam jego walki, bo jestem ciekawy, jak te tutaj walki będą wyglądały, czy robi postępy, jak to wygląda. Ale no, generalnie walka była fajna. Szczerze powiedziawszy, sądziłem, że Szczypior się pokaże z lepszej strony w tej walce. No ale Głowacki jest twardym rywalem, jest przede wszystkim niewygodny. Tutaj dwóch main cutów, co też sprawiło, że ta walka wyglądała, myślę, że troszkę bardziej chaotycznie ze strony Szczypiora. Generalnie fajnie się to oglądało. Werdykt, no myślę, że zasłużony tutaj. Natomiast no, Głowacki napsuł
Szczyperowi. No i widać, że chłopak się rozwija. No i to jest najważniejsze. To tutaj, no niestety, też rozcięcie, które wykluczy go pewnie na kilka tygodni z sparingów. Ale poza tym podejrzewam, że nic takiego się nie stało. Jest twardy. Generalnie gratuluję fajnej walki. Tak jak mówię, dobrze się to oglądało. Resztę walk nie oglądałem na tej gali, szczerze powiedziawszy. Nie było nic więcej, co by mnie zainteresowało. Wiem, że część z Was pewnie powie, że jak się mogła nie interesować walka chociażby Rivery z Rutkowskim, czy tam Jakubowskiego z Udarczykiem, a tym bardziej Stanioha z Jaskiewiczem. No po prostu mnie nie interesowały. Byłem pewny, że Stanioch wygra. Nie sądziłem, że wygra przed czasem. No ale byłem pewny, że wygra. No, walczył tak naprawdę no, u siebie, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast no, jeżeli chodzi o Jakubowskiego, no to Włodarczyk nie miał prawa z nim wygrać. Rivera Rutkowski. Podobno fajna walka. I to jest coś, co tutaj akurat no, żałuję, że nie obejrzałem, tak? Jednak podejrzewam, że będę miał jeszcze okazję zobaczyć Rivera w akcji. No, jako pięściarz, szeroki boksing będzie często występował na galach w Polsce. Generalnie fajnie, że promotorzy zaczynają się dogadywać między sobą. To jest dobre dla boksu w Polsce, bo zobaczcie, już teraz na gali Babilona wystąpią zawodnicy z Rocky Boxing. Wcześniej zawodnicy Rocky Boxing występowali też na innych galach, więc bardzo fajnie. Tutaj Krystynka Żyżka robi dobrą robotę. I naprawdę chwała mu za to. Warto go za to pochwalić. Miejmy nadzieję, że grupa się będzie rozwijała. Jeżeli chodzi o całą galę i otoczkę Babylon Promotion, no zobaczymy, jak też będzie dalej, bo fajnie by było, żeby tych walk było przede wszystkim więcej na wyższym poziomie sportowym. Bo tutaj, no wiadomo, jest taki rozruch jeszcze po pandemii. No walka wieczoru, fajna, jasna, ciekawa dla kibiców. Natomiast no nie był to na wiadomo najwyższy poziom sportowy, nawet jak na polskie warunki, prawda? Staniek nie jest zbyt doświadczonym jeszcze zawodnikiem i nie ma tak zbudowanej renomy. Podejrzewam, że więcej ludzi oglądało tą walkę dla Jaskiewicza, tak? Który jest w środowisku znany, ceniony, szanowany. No i to jest najważniejsze, przyciąga przed telewizory ludzi. Coraz więcej też osób widzę, że go hejtuje. Szczerze nie rozumiem tego do końca, ale bardzo mi się podoba to, jak on do tego podchodzi. Po prostu mówi, pierdolcie się. No i prawidłowo, tak to powinno wyglądać. Bo zawsze znajdzie się ktoś, komu nie będzie odpowiadało to, co robimy. Zresztą podobnie jest ze mną, też są ludzie, którym nie pasuje to, co robię. Tylko, że to jest ich problem, prawda? My nie możemy się przejmować tym, co myślą o nas ludzie, na których nam nie zależy. Ale dobra. Skończmy ten temat. Słuchajcie, teraz chciałbym jeszcze powiedzieć Wam, co nieco na temat walki Canelo, która odbyła się dzisiaj w nocy, w zasadzie to nad ranem. Obejrzałem ją na DAZN i co tutaj dużo mówić? No, sparring Canelo z Aksery za 122 miliony. No, generalnie świetnie. No, ten Turek nie miał po prostu najmniejszych szans, tak? Nie będę wymieniał jego nazwiska, bo podejrzewam, że wypowiem źle. No ale no, nie miał żadnych argumentów. Był wystraszony, no, miał strzał życia, jeżeli chodzi o kasę, to chyba 2,5 miliona, więc generalnie już zarobił na fajną emeryturę. Wiadomo, walczył o Mistrzostwo Świata, jest też, kurczę, no to jest wyczyn, nie? Nawet jeżeli nie zaprezentował się dobrze w walce z kimś takim jak Canelo, no, to niczego mu to nie umniejsza. Dobrze zarobił, jest ustawiony. Jeżeli będzie chciał dalej boksować, no to już też ma jakąś markę, rozpoznawalność dzięki temu. W swoim kraju też na pewno zyskał rzesze kibiców. Także super. Generalnie no bardzo fajnie. Sama walka, szybka, fajne tempo. Canelo na początku miał troszkę inną taktykę, później jak widział, że jego przeciwnik jest bardziej statyczny, no to podszedł do niego, stanął za podwójną gardą. Zaczął zadawać więcej ciosów podbródkowych, no i te podbródki zrobiły robotę, nie oszukujmy się. Turek jest twardy, no ale nie ma mocnych na czyste trafienie. Tutaj Canelo po prostu rozbił go, zrobił swoje,
Uderzał cały czas pod bródki, sierpy, haki, aż w końcu trafił prawym prostym, których nie bił zbyt często. No i właśnie dlatego ten cios doszedł i zaskoczył przeciwnika. Reszta to już historia. 8 maja ma dojść do jego walki z BJ Sandersem. No i generalnie świetnie, bo to będzie coś bardzo ciekawego. Tutaj Eddie Hearn bodajże już podgrzewa atmosferę, że jest to jedna z największych walk do zrobienia w tym roku, ile nie największa. Większa to jest chyba tylko i wyłącznie w tym momencie Joshua Fury. Wiadomo, jest jeszcze dużo fajnych walk do zrobienia, ale nie w tym roku. Podejrzewam, że nie dojdzie do takich starć jak Spence Crawford, czy chociażby, nie wiem, Garcia, Davis. To są walki, na które by się czekało, tak? Natomiast, no nie oszukujmy się, ale starcie króla Pound for Pound, czyli Canelo Alvareza z BJ Sandersem, zawodnikiem, który w tej dywizji jest chyba jedynym, który jest w stanie zagrozić, no i też jest mistrzem, co jest bardzo istotne, no to jest coś bardzo ciekawego. Wiadomo, podniosą się za chwilę głosy, że BJ nie jest jedynym zawodnikiem, jest jeszcze Benavidez, tylko że Benavidez jeszcze nie jest na takim poziomie popularności, tak, rozpoznawalności, żeby móc walczyć z Canelo. I w tym momencie nie ma pasa, prawda? Więc nie jest w kręgu zainteresowań Cinnamona. No to tyle. A jeżeli wygra z Sandersem, to już wiemy, że następny będzie Plant w kolejce. O ile Plant oczywiście wcześniej nie straci pasa, tak? Ale podejrzewam, że nie, że jednak wyczeka tutaj na swoją szansę walki z Canelo. O ile Canelo oczywiście pokona Sandersa, bo ja nie odbieram szans tutaj Anglikowi. Jest świetnym pięściarzem. Jeżeli jakimś cudem, nie cudem, prawda, pokona Cinnamona, no to dojdzie do rewanżu. Wtedy plany tutaj na walkę z Calebem Plantem się odsuną i Plant będzie musiał stoczyć jakąś walkę, być może wtedy właśnie z Benavidezem. Panowie się ostatnio nie lubią i przekomarzają dosyć mocno, więc myślę, że do tej walki wcześniej czy później dojdzie. Fajnie by było, jakby doszło do niej szybciej niż później, ale no wiemy jak jest. Boksem rządzą pieniądze, rządzi polityka. Zresztą jak w każdym sportem. Co tutaj mogę wam powiedzieć więcej? Generalnie pytaliście mnie też, co sądzę o walkach na gołe pięści, o Gromdzie i tego typu rzeczach. Czy ja sam zaboksował na gołe pięści? No słuchajcie, co o tym sądzę? Sądzę, że jest to coś lepszego niż bicie się na ulicy, tak? Niż taka typowa chuliganka. No, jakiś tutaj sportowy aspekt jest. Czy ja bym zaboksował w ten sposób? Nie wiem. Nie wiem. Nie dostałem nigdy propozycji, więc nie wiem. Nie mam do tego pojęcia. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo jeżeli gdzieś tam miałbym, nie wiem, walczyć ze 100-kilowymi chłopami, to na pewno bym się na to nie zgodził. Tak jak zrobił Tomek Gromadzki. Tutaj szacun dla niego, bo nie dość, że walczył z koniami, to jeszcze wygrał. No generalnie naprawdę szacunek. Oczywiście ja nie oglądam tego. To mówię od razu. Nie kupuję pay-per-view, nie oglądam, bo po raz kolejny nie jest to coś, co jest w kręgu moich zainteresowań, za co bym chciał płacić. Wykupiłem sobie subskrypcję na DAZN i bardzo chętnie zapłaciłbym za pay-per-view takich walk, jak na przykład właśnie Crawford, Spence, tak, ale no, nie płacę, może zabrzmi to troszkę dziwnie, ale nie chcę będę płacił za byle co. Tak samo jak są ludzie, którzy kupują pay-per-view na Fame MMA, bo ich to kręci, spoko, to jest ich sprawa, ja za to nie będę płacił. No i tyle, i generalnie co mogę wam powiedzieć więcej? Mogę wam powiedzieć, że jeżeli bym dostał taką propozycję, to bym się zastanowił, ale na pewno nie w takim turnieju, jakim jest Gromda. Nie w taki sposób. Szkoda mi zdrowia, to jest raz. Dwa, nie zamierzam się bić, proszę, z końmi po 100 czy więcej kilogramów, bo to jest bez sensu. Ja jestem za mały. Tyle. Niedawno miałem propozycję walki w MMA. Chyba wam o tym nie opowiadałem zresztą nawet. Dostałem propozycję walki na nowej organizacji, nowym evencie TikTok MMA, coś takiego. Generalnie szukali youtuberów, którzy chcieliby zaboksować, zawalczyć na zasadach MMA.
Ja powiedziałem, że jasne, super, fajna sprawa, tylko jest jeden warunek. Będę walczył, jeżeli to będą zasady bokserskie, i wtedy możemy dyskutować. No niestety nie zgodzili się na to, powiedzieli, że interesuje ich tylko i wyłącznie MMA. Więc temat ucichł, skończyło się. Także kiedyś pytaliście mnie, czy zawalczyłbym w MMA. Macie odpowiedź. Mogę walczyć na galach MMA, ale jako pięściarz w formule bokserskiej nie będę się pchał w MMA ani w nic takiego. Jestem pięściarzem, jestem gościem, który uprawia boks. I to tyle. I to się nie zmieni. Gdzieś tam moja fizjologia nie pozwala za bardzo na uprawianie sportów kopanych. Kontuzje kolan, wyniesione jeszcze z piłki nożnej też tutaj nie pomagają w tym, żeby jakieś dźwignie były na te stawy zakładane. No ale to już jest inna sprawa. Okej, słuchajcie. To tyle ode mnie. Chciałem wam troszkę dzisiaj porozmawiać jak luźniej. Zachęcam was do tego, żebyście zadawali mi pytania, bo jeżeli nazbiera się troszkę tych pytań, no to nie nagram kolejnego Q&A. Może zrobię jakiś live, na którym odpowiem na wasze pytania. Jeżeli byście chcieli taki live, to dajcie znać. Może uda się zrobić coś w ogóle na Instagramie albo na Facebooku. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym przeprowadził jakiś live, w którym będę opowiadał troszkę, może w formie właśnie takiego webinaru na temat właśnie przygotowania się psychicznego i mentalnego do walki. Tak jak mówiłem, jest to temat, który jest dla mnie w tym momencie bardzo bliski. Ogólnie rozwój osobisty, psychologia i mental są mi bardzo, bardzo bliskie w tym momencie. I coraz więcej dowiaduję się w tym temacie, coraz więcej też śledzę ciekawych osób. No i chciałbym się z tą wiedzą tutaj z wami podzielić. W taki czy w inny sposób. W jaki, to zależy od was. Okej, nie będę przedłużał, bo i tak już wyszło dosyć długo. Trzymajcie się i miłego wieczoru. Pozdrawiam. Cześć.